nocy z 17 na 18 grudnia grupa Morele.net zaczęła mailowo informować swoich klientów o tym, że doszło do nieuprawnionego dostępu do danych osobowych klientów. Firma twierdzi, że wykryła to działanie i zablokowała, jednak ostrzega każdego klienta o ryzyku, że również jego dane zostały wykradzione. Jakie dane zostały pozyskane w nielegalny sposób? Morele.net informuje, że chodzi o adres e-mail, numer telefonu, imię, nazwisko oraz hasło w postaci zaszyfrowanego ciągu znaków. Nie zostały natomiast udostępnione informacje o kartach płatniczych, loginach do banków oraz informacji podawanych przy składaniu wniosków ratalnych. Nie są to dane gromadzone przez firmę. Grupa Morele.net jednocześnie ostrzega, że pozyskane dane w nieuprawniony sposób mogą służyć do prób wyłudzeń za pomocą fałszywych wiadomości SMS lub e-mail, a także do spamowania skrzynki mailowej. W związku z tym, że istnieje możliwość rozkodowania hasła, firma przede wszystkim prosi klientów o zmianę hasła do konta na swojej stronie, a także do innych miejsc, gdzie zostało użyte takie hasło. Ponadto zaleca także ostrożność i nieodpowiadanie na wiadomości wysyłane przez spamerów. Wdrażając w trybie natychmiastowym nowe procedury i środki bezpieczeństwa, uniemożliwiliśmy dokonania ponownego nieuprawnionego dostępu do danych osobowych. Zawiadomiliśmy także o nieuprawnionym uzyskaniu dostępu do danych Urząd Ochrony Danych Osobowych i złożyliśmy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, informuje grupa Morele.net w mailu przesłanym do klientów. Więc jeśli jesteście klientami Morele.net, to szybciutko zmieniać hasła i kliknijcie w ten materiał, żeby dowiedzieć się, jak zabezpieczyć komputer przed atakami hakerów. Adieu!